moim marzeniem już jako dziecka po prostu było, żeby mieszkać na wsi. Mój tato, który ze wsi pochodzi, a wyprowadził się do miasta, mówi: Renatko, co ty mówisz, co ty sobie tam wymyśliłaś? I on zawsze ganił ten mój pomysł, a jako dzieciak po prostu dla mnie to było takie oczywiste, że ja będę mieszkała na wsi. Bo na wsi zawsze lubiłam być, na wieś wyjeżdżać, ja tam się czułam po prostu wolna i w ogóle było wspaniale zawsze na wsi. No i jakoś tak dziwnie się złożyło, ale dobrze dla mnie, że na tej wsi zamieszkałam, więc marzenia się spełniają. Pani od Bocianów. Reportaż Marcina Glińskiego. Ja jestem po liceum medycznym. Jestem zawodoopiekunką dziecięcą i moje panie profesorki widziały mnie jako położną i pielęgniarkę i bardzo były zdegustowane, jak dowiedziały się, że idę na pedagogikę. Gdzie ty idziesz, dziewczyno? I starały się wszelkimi możliwymi sposobami gdzieś mi tam po prostu upchnąć na kierunek położniczy albo pielęgniarski. Ja jakoś nieszczególnie widziałam się. Oczywiście opieka nad ludźmi tak, ale jakby sprawy takie typowe, które wykonuje pielęgniarka i położna, niekoniecznie się w nich widziałam, więc wybrałam no coś takiego. Na tamten czas wydawało mi się lekkiego, ale tak mówią, że pedagogika to jest taki lekki kierunek dla osób, które tam się nigdzie może nie załapały, ale to jest nieprawdą, bo to jest jednak no, kawał nauki. No nauki o człowieku przede wszystkim. Będąc na studiach poznałam swoją szwagierkę i ona mieszkała w Kolumnie pod Łodzią. Bo to siostra zakonna w ogóle, siostra nazaretanka. I one tam miały przedszkole, więc ja przez 5 lat studiów bardzo częstym gościem w Kolumnie byłam. I też pomagałam w różnych akcjach. Byłam takim domownikiem, ja się czułam tam jak w domu. Jeżeli tylko mogłam, gotowałam posiłki jak trzeba było. Pomagałam przy różnych takich przedstawieniach. Sprzątałam w ogródku. No, 5 lat studiów to było takie 5 lat mojego wolontariatu. Takiego pierwszego wolontariatu właśnie w przedszkolu nazaretańskim w Kolumnie. Ja poznałam męża 15 lat temu, będąc tutaj na wakacjach u jego siostry. I ona jest z Mnia. Zakochałam się w tej wiosce, powiedziałabym w ten sposób. I nie tylko oczywiście. I tak już zostałam. Także już 11 lat tutaj mieszkam. Zawsze powtarzałam, że ja będę mieszkała na wsi. To tata za głowę się łapał. No gdzie ty na wieś? Ale jak już poznałam męża i było powiedziane, że ja tutaj się sprowadzam, to o dziwo nie było żadnych sprzeciwów. Po prostu nikt nic nie mówił. Wszyscy byli zachwyceni w ogóle. I moim Piotrkiem. On da się lubić bardzo. I no wszedł w moją rodzinę. Więc bardzo go polubili, pokochali, myślę, i także nie było żadnego sprzeciwu, problemu absolutnie. I tak sobie pomyślałam w pewnym momencie, no przyjechałam tu 11 lat temu, pochodzę z miasta, dużego miasta i zachwyciłam się tą przyrodą od samego początku, ale nie tak głęboko jak w ostatnim czasie, że jednak człowiek zauważa po czasie chyba to piękno i że ma tak blisko wszędzie. Na przykład mówię bratu, że jestem na spacerze z dziećmi w lesie. O jak ty masz fajnie, że masz las blisko. Więc tam jednak w miastach ludzie ubolewają, że tego właśnie nie mają. I ja tak zaczęłam dostrzegać, że kurczę, piękne okolice, piękne łąki, lasy. Wychodzi się, słyszy się śpiew ptaków. Po prostu wszystko jest takie wow. Moją pasją ogromną tutaj jest bocian biały. Czapla nie usiądzie na dachu, czy żuraw. Bocian też jest dzikim zwierzęciem, ale jednak takim na tyle udomowionym, że po prostu nie boi się człowieka i w pobliżu domostw zakłada rodziny, więc to jest właśnie taki rodzinny ptak i może z tego tytułu jakoś mnie ujął. Zaczęłam czytać bloga pana Krzysztofa Koniecznego, który pięknie pisze o bocianach i nie tylko, w ogóle o przyrodzie. I się po prostu rozpływałam czytając. No i te bociany, no i właśnie pan Krzysztof Konieczny. Dzięki niemu takiego bakcyla złapałam. Tutaj zaraz pokażę. Było wspaniałe, ogromne gniazdo na stodole u sąsiada, który jest też miłośnikiem bocianów i bardzo mu zależało, żeby gniazdo u niego było. Natomiast ciężar tego gniazda powodował, że ten dach po prostu zaczął niszczeć, tak, zapadać się, więc on to gniazdo zrzucił. No i ku oczywiście wielkiej rozpaczy bociana w zeszłym roku u niego nie było, bo nie miały na czym sobie tego gniazda zrobić. Sąsiad kupił sobie słup, gmina Brańsk wykonała wykop, wmontowała, założyła platformę. Tutaj zawsze są bociany i mają świetne miejsce, żeby dolecieć. Tutaj dookoła są łąki, woda, bo tam jest takie miejsce po żwirowni stare. Zaranżowałam ekipę i jeździli z takim wysięgnikiem i te gniazda ścielili. Ogromna ekscytacja, robienie zdjęć, podpowiadanie jak, co ma być, gdzie. Po kobiecemu to, że nawet słup krzywo stał, od razu był do pionu postawiony i panowie poprawiają bez żadnego komentarza. Platforma, no to już musi ktoś wykonać jakiś spawacz, bo to jest z metalu.
Chociaż z różnych to jest, bo czasami z koła jakiegoś metalowego, ze starego koła po prostu się robi. Z zewnątrz widać tylko patyki. Patyki, gdzie idzie trawa, jakieś tam siano, a tak naprawdę to jest glina, to są odchody, to jest mieszanina takiego cementu, no bo one jakoś tam to wszystko cementują. To są kępy traw, to jest słoma znoszona, to są niestety sznurki. No i te sznurki bardzo często oplątują się młode. No i giną, bo gdzieś tam za nogę zaczepi. Były takie też filmy, jak dorosły bosian po prostu się zaplątał i nie mógł wylecieć, żeby nakarmić siebie, a potem młode, tak? Także motał się. Także budulnik jest przeróżny. Reklamówki, to co znajdą, po prostu to co znajdą, tak? Bociany mówi się, że brudzą. Wiadomo, no każde zwierzę brudzi, no ale bocian wyjątkowo, zwłaszcza jak ktoś sobie położy nowy dach. Ja to wszystko rozumiem i też ubolewam, tak? Bo wcale mi nie zależy na tym, żeby bocian komuś coś niszczył. Natomiast bociany są same w sobie naszym bogactwem i powinniśmy tak robić, tak je chronić, tak im stwarzać warunki, żeby no niekoniecznie siadały na dachach i brudziły. Jest szereg innych możliwości. Można stawiać słupy z platformami gdzieś poza terenem zamieszkalnym. Dzień dobry, pani Marysiu. Dobry. Jest mąż? O Boże. O, no to świetnie. Człowiek genialny. Co on potrafił zrobić, jakbyśmy poszukiwali słupów na gniazda bocianie, to on gnał swoim prywatnym samochodem aż pod Ciechanowiec, żebyśmy mogli złapać firmę, która wymieniała słupy. W tej wsi, jak ja tutaj się urodziłem, to od początku tutaj siedlisko bocianów było. No. Ja jak byłem małym jeszcze, 10 lat miałem, no to bociany były przeważnie po stodołach, ale stodoły były kryte słomo. I to było po dwa gniazda, nie? Na tych stodołach. A jak teraz to się wszystko zmienia, idziemy do przodu, zmieniamy dachy, ale nikt na te miejsce nie zostawia miejsca, żeby bocian założył sobie gniazdo. I tak to wychodzi, tych siedlisk coraz mniej. Ale nie można powiedzieć, że całkiem ich ze wsi wyrzucamy, no bo są miejsca, które nowe stawiamy, słupy i bociany dalej są w tej naszej wsi. A to jest pani, która ona ma takie hobby bocianie. Ja mam hobby, z kolei chowam krowy, ale chodząc tutaj przy tych krowach, to mi towarzyszą bociany także tutaj w koło. Jedzą. Towarzyszą. No, towarzyszą mi, także ja też popieram to. No i tak mnie po prostu pani Renata wciągnęła. To z mojej perspektywy to jeszcze jak pani Renaty nie było, to jeszcze bociany były i myśmy tam takie niektóre gniazda poprawiali. To była taka współpraca i ludzi ze wsi. Strażacy się dołączyli do tego, a mówią, że bocian to życie drugie, no to nie. Tak to zostało. Ten bocian jest. Przyjechała pani Renata, wyszła za mąż tutaj, no i ona to już, ja nie wiedziałem, że ma te hobby, ale już ona przyjechała z tym. I o to wszystko interesowało, kto gdzieś tu do mnie się zwraca, to pojechaliśmy jakieś słupy szukać po terenie, bo tam w następnej gminie znowu były wyjmowane stare słupy elektryczne, montowali nowe. Ale elektrycy, robiąc to nową linię, stawiając nowe słupy, tak samo instalowali siedliska bocianom. Nikt nie niszczył tego, bo w sąsiednich wsiach, więc dlaczego u nas ma to zaginąć? Na tej posesji, co ja w tej chwili mieszkam, była drewniana stodoła i było gniazdo. No i bocian, wracając już na noc wieczorem, nie trafił w gniazdo, tylko tam rosło drzewo. Jesion rósł koło tej stodoły i on uderzył w drzewo, w gałęzie spadł na dół. No i sąsiad przyszedł do mnie i mówi, weź ty tego bociana, mówi, zobacz, bo bocian chodzi. Czy spadł, czy coś się stało. Ja tam zachodzę, a on tak siedział trochę, bo on jakby się przestraszył. Zachodzę, biorę tego bociana, a w nim serce bije. Kurczę, tak jak nie wiem, on tak się boi, no przestraszył się zupełnie, bo już późno było, szaro się zrobiło, więc on lądował i nie trafił na to stodołę, tylko w te gałęzie i z gałęzi na dół spadł. No i ja go wziąłem do góry, patrzę, że on tak wszystko w porządku, ma skrzydła, nic nie tego, nogi, więc ja go na tą stodółkę, a przy tej stodółce była jeszcze taka przybudówka ze strzechą, więc ja go postawiłem na tą przybudówkę, patrzę, bocian poszedł do góry. Ja myślę, dopóki żyje, to tam jeszcze... Myślę, że i bociany będą we wsi, no bo jest pani Renia. Jeżeli coś się tutaj gdzieś stanie, czy jakieś gniazdo awaryjne jakieś, no to zawsze instalujemy, no bo to jest, mówię, to jest hobby pani Reni. Dalej, jak ja tu widzę z tej z młodszych tych kobiet, no to one akurat się tym nie interesują, nie? Ja pochodzę z Łódzkiego i tam jest naprawdę mało bocianów. Tutaj te bociany właśnie na Podlasiu jest ich najwięcej tak naprawdę. Taka wizytówka. I naszej wioski w tym momencie, i naszej gminy również, bo w gminie jest bardzo dużo gniazd. Marzy mi się takie przeliczenie i wpisanie na listę gniazd, jakie są na terenie naszej gminy.
oglądam, zaglądam, robię zdjęcia, dopatruję się, przeliczam, gdzie, który, czy nie ma pary. Zabiegam o jakość gniazd. Jeżeli widzę, że jakieś gniazdo jest do wymiany, staram się to zgłaszać. Przede wszystkim telefon do gminy, czy do jakichś służb, które się bocianami zajmują. I wiem, że przyjeżdżają, zabierają bociany, opiekują się, leczą, wypuszczają na wolność. Ja oglądam te gniazda też, w jakim stanie są. Czasami się dziwię, że bociany gnieżdżą się na takim gnieździe, którego ja bym nie wybrała na przykład, gdybym była bocianem, bo ewidentnie nadaje się do zrzutu i do naprawy. Mam album na swoim prywatnym fanpage'u. Mam album, w którym wklejam bardzo dużo zdjęć, mnóstwo komentarzy. Na przykład opisuję, kiedy przyleciał, kiedy odleciał, czy jest para, czy nie. Jeżeli mi się uda oczywiście wybadać, ile jest młodych, to też to wszystko umieszczam. Od kilku lat już taką kronikę prowadzę. Ucieszyłam się poniekąd, bo jak przyjechała ekipa z Ciechanowca, z PGE i szukali mnie, to ktoś w sklepie im dosłownie podał, gdzie ja mieszkam. Bo od razu mnie sobie skojarzył, że od bocianów to jestem ja, więc coś jest na rzeczy, że jednak ludzie kojarzą. I to też było śmieszne, bo to był wieczór, wchodzą panowie ubrani w buciorach i do awarii przyjechaliśmy. Ja mówię, jakiej awarii? Ja po prostu zdębiałam, o co chodzi. No w sprawie bocianów. Moje marzenie było śpiewać, tańczyć i w ogóle. Wychowałam się na fasolkach, na panu tiktaku, więc ja sięgam do tamtych lat, bo to są takie naprawdę świetne czasy, dla mnie bynajmniej, jeśli chodzi o rozwój piosenki, tańca. I zawsze było moje marzenie, żeby śpiewać, żeby tańczyć. No nie było mi dane niestety. Rodzice nie zapisali żadnego zespołu, a sporo takich zespołów było w Łodzi. Ale spełniam się w zespole Mianka, śpiewając. Jako członkini zespołu Mianka. Ja się czuję świetnie. Zaczęłam kiedy? Ja zaczęłam 3 lata temu, już trzeci rok. Pani Renata to jest taki spiritus movens, mówiąc tak. Ona nakręca, dzwoni do mnie. Co jeszcze, panie Wojtku, to jeszcze. To i dobrze, no, że tak jest. Zespół to był założony 22/3/1981 rok. Całe rodziny z dziećmi, z wnuczkami wchodziły. To była 40-osobowa grupa. Ale ubywało, bo to wiadomo, ten chory, ten umarł i to tak doszło już później, tak do roku 2007. To już my tylko, zostało nas 3 czy 4, a teraz już mamy, wiadomo, zespół się odmładza. Długo zastanawiałyśmy się właśnie, jak to zrobić, żeby nasz zespół był też widziany poza naszą miejscowością. No i pierwszy pomysł, i niedrogi, założenie swojego fanpage'a, tak, bo to nic nie kosztuje. Także mamy na tą chwilę już bardzo dużo polubień, bo chyba około 90 od końca lutego bodajże. Więc spora aktywność, miłe, ciepłe komentarze. Mamy bardzo dużo zdjęć z różnych uroczystości, trochę nagrań, także można nas odsłuchać i ogólnie to się spotyka z bardzo ciepłym odbiorem. Kobiety bardzo lubi pana Wojtka, dla mnie to w ogóle kobiety, ja czasami mówię tak żartobliwie, ale tak z miłością, babki moje tam, czy babki nasze, bo takie babki. I mam nadzieję, że się nie obrażą, ale to po prostu naprawdę są kobiety nie z tej ziemi i ja zawsze się uśmieję po pachy, któraś coś fajnego powie, śmiesznego, anegdotkę wmontuje. Ja zawsze wracam taka rozchachana i dobrze mi z nimi po prostu. No i przyjęły mnie jak swoją, także to też świadczy o tym, że jednak nie jest tak źle w tej mojej wiosce. My mamy możliwość, z racji tego, że mamy zespół, wyjść poza wieś i zapraszane po prostu jesteśmy, żeby pośpiewać. Wystąpiłyśmy chociażby dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brańsku. Także cieszyliśmy się wspólnie i ci mieszkańcy, którym umililiśmy czas, i my usatysfakcjonowane, szczęśliwe, że dałyśmy radość innym. Mieliśmy akcję pieczenia ciasta w różne miejsca. Byłyśmy na konkursie tradycyjny stół wielkanocny w Korycinach. Także już mogłyśmy wspólnymi siłami podziałać. Co chwilę ktoś mnie o to pyta, czy się przyzwyczaiłam, jak mi tu. Jak jestem w mieście, to tylko na krótko. Ja umiłowałam ciszę. No czasami nie jest cicho, wiadomo, ja mam trójkę dzieci, no to nie sposób, żeby było cicho w domu przynajmniej. Natomiast właśnie tutaj wyjść sobie gdzieś,
chwalę sobie tutaj życie. Nawet jak wyjeżdżamy z dziećmi na wakacje, a co roku wyjeżdżam na wakacje do dziadków, więc to jest fajnie, bo ja traktuję już moje miasto jak turystka poniekąd. Bo też doceniam walory mojego miasta. Łódź jest pięknym miastem. Doceniam walory po latach. Tak samo jak tutaj Bociany są czymś powszednim dla tutejszej ludności. To dla mnie to było wszystko takie oczywiste. Oczywiste ulice, oczywiste zabytki, oczywiste muzea, wszystko takie było oczywiste. Mało czego korzystałam tak naprawdę. A teraz jadąc z dziećmi, odkrywam moją Łódź na nowo. Pokazuję dzieciakom, opowiadam, sama się dokształcam, bo się okazuje, że mam naprawdę bardzo niewielką wiedzę, kurczę, o swoim mieście. Ale za każdym razem przyjeżdżam tutaj bogata o moją Łódź taką, której do tej pory zupełnie nie znałam. To są plusy, aczkolwiek zamieszkać niekoniecznie. W ogóle w mieście, nie. Moje marzenie tutaj się spełniło, więc zostaję na wsi. Całe życie tu mieszkam. Bociany, no ja szczerze mówiąc, chodziłem obok Bocianów obojętnie, no i dopóki tutaj żona nie zaczęła czegoś tam robić, no to nawet ich nie zauważałem, a teraz trochę nawet mnie to interesuje, czy akurat usiądą na te gniazda, które tam im robiłem. No już przywykłem do tych Bocianów, Bociany to, tamto, lecą, to ktoś tam coś napisał, no to tak, o Bocianach jest często mowa. Załamka po prostu go ogarnia, jak ja znowu coś zaczynam, tak? Ale jeszcze nigdy nie zawiódł i zawsze jak ja mu coś zlecę i mówię, Piotrek, jesteś potrzebny tu i tu, no bo trzeba właśnie przyjechać dużym samochodem albo wysięgnikiem, nigdy nie zawiódł, zawsze był, wszystko zrobił, a potem, tak jak w zeszłym roku właśnie, ścielił wszystkim bocianom i łapał się na tym, ja go łapałam na tym, że wypatruje, czy te jego wymoszczone gniazdka będą zasiedlone. Ja mówię, no to czyli coś jest na rzeczy, że jednak on się ucieszył z tej swojej pracy i on czeka na te bociany. Cały czas pracuję społecznie, więc naprawdę na brak zajęcia nie narzekam. Organizowałam wespół z moją koleżanką tutaj z Mnia przez prawie 3 lata warsztaty plastyczne dla dzieciaków ze szkoły w Mniu. Moją pasją jest robienie zdjęć i fotografuję wszystko, co mnie zainteresuje. Różne uroczystości w kościele, w szkole, zdjęcia, które potem wysyłam rodzicom, bo wiadomo, nie każdy rodzic też ma możliwość i czas być w szkole podczas różnych uroczystości, ale że praca się kojarzy z zarobkiem, no to czasami takie dla mnie przynajmniej krzywdzące, bo ci, co pracują i zarabiają, pracują, a ci, co pracują i z tego nie mają, to co to za praca, więc to jest takie trochę przykre. Fakt, że ja na przykład być może ku uciesze niektórych, jakbym zawinęła się, nic nie robiła, to by było super, a ja mimo to jakoś tak się nie poddaję w tym i ten upór taki, że ja przez chwilę, załóżmy po jakiejś tam porażce przeczekam, ale robię swoje i idę do przodu, także no jakoś nie mogę żyć bez takich społecznych akcji. Czuję się spełniona, jeśli chodzi o miankę, o śpiewanie w miance. Jest to spełnienie moich marzeń z dzieciństwa. Ja się wciąż rozwijam, ćwiczę głos. Dla mnie to jest po prostu świetna zabawa. A jeśli chodzi o bociany, moje marzenie, żeby wprowadzić takie zainteresowanie do szkół. Musi być ktoś, kto po prostu tą miłość przeleje na dzieciaki. Znaczy, no, dla nich jest taki obraz powszedni, ten bocian, który sobie chodzi czy siedzi na gnieździe. Ale żeby one doceniły to, że mają bociana białego u siebie. Był to reportaż Marcina Glińskiego, Pani od Bocianów. Opowiadali miłośniczka bocianów ze wsi Mień, Renata Jarosz, jej mąż Piotr Jarosz, mieszkaniec wsi Mień Robert Talarek oraz członkowie zespołu Mianka.